Teraz, moi drodzy, zmieniłem ustawienie. Idę przez część lasu. Cholera, trochę się boję chodzić o takich godzinach sam, po takim dużym lesie. Dobrze, że nie muszę rano wstawać do pracy. Ale kurde, mimo wszystko. Nie wiem, kurde, dziwnie tu w tym lesie jest. Ładnie to miejsce jest, ale ja powinienem wracać. O, Lander, daleko tu jest. Ale się nie boję chodzić po lesie. Tylko, że jestem tu kompletnie sam. Nie ma tu żadnych ludzi ze mną. Ale jest tu jakiś szałas zrobiony w ogóle. Fajne miejsce, powiem wam. Dobrze, że jeszcze trochę promieni słonecznych spada. Nie wiem, przydałaby mi się jakaś taka kamerka do filmowania, która lepiej sobie radzi ze środowiskiem niskoświetleniowym. To chyba nie idzie się daleko. Dobra, nagram ten odcinek, a potem wrócę się do trasy oryginalnej. Nie lubię chodzić sam za daleko, zwłaszcza jak jest późna godzina. Nie, po prostu muszę wiedzieć, co tu się znajduje. Ale powiem wam, strasznie dziki las. Nie przypuszczałem, że może być tutaj aż tak dziko. No nie, no dalej już nie będę szedł sam, bo nie wiem, co tam dalej jest, a nie chcę się zgubić, bo przecież trzeba wracać pomału do domu. Nic, wracam się. Ach kurde, ale się wywaliłem. Prawie. Muszę się patrzeć pod nogi. Cholera, chciałbym. Muszę zaraz trochę odpocząć, bo ten dzień był dosyć taki intensywny. Włączyłbym ISO 400, ale to jest dużo fajnych miejsc. Niestety, moi drodzy, chyba nie zdążę nagrać wszystkiego w lesie tym. Kurde, dzikie to miejsce, powiem wam. Naprawdę. 20.08. Pomału trzeba będzie kończyć nagrywanie. Nic dziwnego, że ludzie lubią to miejsce. Zaraz, nie zgubiłem się. Nie, wciąż wiem jak iść. Ale zarąbiste miejsce. Na szczęście nie ściemnia się o godzinie 8, ale zanim dojadę do domu, no to musi trochę minąć czasu. Och, kurczę, no. Muszę sobie zaraz, moi drodzy, przerwę zrobić w nagrywaniu. Ja pierniczę, tu ścieżek jest do chodzenia. Ach kurde, nie sądziłem, że jak się góra ma, ten las jest taki mały. Ale jest duże to miejsce, muszę wam powiedzieć. Chciałbym ten cały odcinek pokonać i jeszcze raz dla was nagrać. A teraz dość wysokie ustawienia gałem. Nie wiem, czy nie będzie się nagrywało za jasno. Lekkie zmęczenie, powiem wam, odczuwam. O nie. Którędy ja szedłem? Chyba kęgę. Aha, kęgę. Tutaj ta irońska gałąź, przez nią się tak wyrnąłem. Powiem wam, chyba się bym zgubił w tym lesie, jakbym miał wracać późnym wieczorem. Chyba bym się tu zgubił. Ja dziękuję. Całkiem spory las. O nie. Nie zabłądziłem. O kurde.
Czego się właśnie, mojej drodzy, obawiałem. O nie, i co teraz? Z tego co wiem, to chyba tu szedłem. Kurde mać. Mam nadzieję, że tędy, tak. No powiem wam, mało brakowało, abym zabłądził. Można tu łatwo zabłądzić. O, cholera, za duże ustawienie. Nie wiem, wracam się, bo już pomału skaję się, zmęczam. Na szczęście kojarzę, gdzie jestem. Wrocy. Aha, bo szedłem między tymi wrosami. Nie kocaję, jak pierdzej puszczam bąki. Nie kocaję, jakiego jadłem. Aha, bo ja jakieś przyprawy dawałem do ryżu, może jakiego. Na szczęście dobrze, że mam dobrą pamięć. Muszę przerwać moje drodze nagrywanie. Muszę na chwilę odpocząć. Żegnam się na razie z wami.